Baśń z Malezji. A Story from Malaysia. O tym, jak durian zyskał swój piękny zapach. How durian got its smell. Dawno, dawno temu durian, król wszystkich owoców, nie miał smaku i nie pachniał tak, jak pachnie teraz. Long time ago, durian, the king of fruits, did not taste and smell the way it does now. W tamtych czasach wszystkie drzewa, pod te, które znajdowały się poniżej drzewa durian, czuły się bardzo źle i niekomfortowo, kiedy nadchodził sezon na owoce duriana. During those days, all the trees beneath the durian tree would feel uncomfortable when the durian season was coming. A to dlatego, że durian zazwyczaj rósł bardzo, bardzo, jako bardzo duże drzewo. The durian would usually grow very big. A inne drzewa były wtedy bardzo niespokojne, ponieważ obawiały się, że kiedy te owoce duriana zaczną spadać z tego drzewa, zrobi się niemiło. The other trees were anxious, because they were afraid of when the durian fell down from its tree. Zazwyczaj te owoce uderzały mocno w drzewa rosnące poniżej. It would eventually hit the growing trees beneath. A ostre kolce owocu duriana zawsze raniły rosnące drzewa. The sharp thorns of the durian always hurt the growing trees. Ups! Znowu to zrobiłem. Ups! I'm sorry, I did it again. Za każdym razem mówił tak owoc duriana. Ale nic nie mogło zmienić tych poszarpanych liści i kory innych drzew, które były odzierane po drodze, jak spadały owoce duriana. But nothing could change the leaves and the bark of other trees that were peeled off. A kiedy już owoc duriana rozpękł, rozwalił się, to jego miąższ rozbryzgiwał się wszędzie i ten żółty, bladożółty miąższ zatrzymywał się na innych drzewach i zanieczyszczał je wokoło. When the durian breaks, the flesh would be dispersed. And the pale yellow flesh would make the surrounding become messy. Inne drzewa były dość wyrozumiałe, ale już w końcu nie mogły znieść tej sytuacji. The other trees were all understanding, but they could not bear with the situation. Pewnego dnia jedno z drzew odezwało się. Bardzo mnie boli to, co robi ten durian. One day, one of the growing trees spoke out. The durian hurts very much. Inne drzewa przytaknęły. The others agreed. I wszystkie drzewa miały nadzieję, żeby w końcu zawiał ten wiatr od góry. Ponieważ kiedy wiał wiatr od góry, to ten zapach przenoszony od góry był niezwykły. Zapach wiatru od góry był pachnący i był tak silny, że potrafił zniwelować ten brzydki smród tego duriana. All the growing trees hoped the wind from the mountain would blow, because its smell was fragrant. It could cover the smell of durian. I pewnego pięknego dnia
Pewne pnącze zapytało Doriana: a może byś tak zakwitł i może byś tak zaczął wykształcać owoce w tym czasie, kiedy będzie wiatr wiał od góry? Why don't you bear flowers and fruits when the wind blows from the mountain? A potem to pnącze dodało: jeśli tak zrobisz, to twoje kwiaty i twoje owoce w końcu będą słodko pachniały. It added, if you do it, your flowers and fruits will smell sweet. A Durian odpowiedział tak do pnącza. Durian replied the creeping plant. Masz rację. Postaram się wykształcić kwiaty i owoce wtedy, kiedy będzie wiał ten pachnący wiatr od strony góry. Durian replied the creeping plant. You are right. I will bear my flowers and fruits when the wind from the mountain blows. Od tamtej pory drzewo durianu wykształca kwiaty i owoce w tym czasie, kiedy wieje wiatr od strony góry. Since then, the durian tree bears its flowers and fruits when the wind from the mountain blows. I dzięki temu owoc durianu zaczął pachnieć tak słodko, jak wiatr od góry. Durian started to smell as fragrant as the wind from the mountain. Wkrótce wiatr od góry przestał wiać, a ten słodki zapach przeniósł się cały do owocu duriana. Soon, when the wind stopped blowing, the fragrant smell had transferred itself to durian. Od tamtego czasu zapach owocu duriana jest przearomatyczny aż po dziś dzień. From that time on, the smell of the durian is redolent until today. A jaki morał z tej opowieści? And what's the moral value? Musimy przyjmować rady innych, bo to może się okazać dla nas bardzo korzystne. We have to accept the advice from people for our own benefits. Bye!